Panie i panowie, drodzy melomani, w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapeli Gedanensis Marka Więcławka witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. W ramach cyklu koncertów online realizowanych przez kapelę Gedanensis proponujemy dziś państwu spotkanie z zespołem Tubicinatores Gedanenses. Tworzący go muzycy od lat ściśle współpracują z kapelą Gedanensis i zapewne nie raz oklaskiwali ich państwo w trakcie koncertów zespołu. Kto oddaje się muzyce, zyskuje jakby dar niebiański, gdyż bierze ona swój początek z nieba. O ile bowiem w czasach ostatecznych wszystkie sztuki musiałyby jednak przeminąć, na wieczność ostanie wszelako muzyka, jako że wszyscy anieli sami są muzykami. To cytat z załącznika do statutu cechu muzyków zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdańska w 1628 roku. Tubicinatores Gedanenses to jedyna tego typu systematycznie działająca formacja w Polsce, kontynuująca tradycję turm muzyk, czyli koncertowania na wieżach, grająca podczas rekonstrukcji bitewnych oraz w czasie uroczystości miejskich. Swoją działalnością udowadniają ponadczasowość tej muzyki i przyczyniają się do coraz większej jej popularności. W programie dzisiejszego koncertu nasi goście umieścili zarówno muzykę XVI, XVII i XVIII wieku, jak i kompozycje współczesne, których autorami są występujący przed państwem Paweł Hulisz i Emil Miszk. Na trąbkach barokowych zagrają Paweł Hulisz, Piotr Kowalkowski, Emil Miszk, Wojciech Brzozowski. Na instrumentach perkusyjnych Paweł Szewczyk. Przed państwem Tubicinatores Gedanenses.
ty gwiazd oświetlasz parę i rozpraszasz mroku w dym. Czy znasz drugą taką parę, której młodość i wdzięk znów, tak by się ze szczęściem sprób. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Polecamy koncerty znajdujące się na kanale YouTube Capelli Gaudensis i tradycyjnie pozostajemy z nadzieją na kolejne spotkania. Do zobaczenia.